Przyszła pora na to, żeby odzyskać to, co do mnie należy. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest kolejny odcinek na kanale Szczypson, już nie Szczypson Games. O, już to chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jesteśmy znowu na palenowie, jak widzicie, w garażu. Aż go zamknę, kurczę, bo niepotrzebnie miał być otwarty garaż. Chociaż w sumie, gdzie jest moje auto? Nie wiem, gdzie jest moje auto, nieważne. W każdym razie, słuchajcie, na samym początku możecie zostawić łapkę w górę. Uwaga, zasięgi ogromnie spadły przez to, że jest szkoła. Teraz wy wszyscy chodzicie do szkoły i tak dalej. Jest to normalne, całkowicie to rozumiem, więc już nie będę oczekiwał tylu łapek, ilu oczekiwałem. Bo co odcinek mówiłem 4000, a w sumie nie patrzyłem, ile tych łapek jest. Ale widzę, że jest ich mniej, więc słuchajcie, 3000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda, na którym będziemy rozwiązywać trudne zagadki. Słuchajcie, w ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, znaczy w sumie już dwa odcinki wcześniej dowiedzieliśmy się, że ktoś ukradł mój skarb. To co należało do mnie, to co zostawili mi rodzice w Minecraft, to ktoś przejął, ktoś to zabrał. Wiemy, że to nie jest David, bo w ostatnim odcinku go śledziliśmy i nie wiem za bardzo, kto to może być. Ale słuchajcie, za tymi drzwiami kryje się coś, słuchajcie, za każdymi drzwiami coś się kryje, ale za tymi kryje się coś wyjątkowego. Zanim jednak je otworzę, to koniecznie wbijcie na Instagrama. Link jest oczywiście w opisie, tam możecie wbić Szczypson przez 2N, jeżeli ktoś nie chce wchodzić w link, tylko chciałby sobie wyszukać, to jest bardzo łatwe, wystarczy tam zejść i po prostu... Znaczy sobie wpisać, bo zejść to możecie, jak chcecie link. A tak to wpiszcie sobie Szczypson i was wam na luzie znajdzie. Oczywiście jest mnóstwo moich fanpage'y. Pozdrawiam ogólnie wszystkie osoby, które robią mi fanpage'y. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Ale ten jedyny mój Instagram to jest, wiecie, prawda, Szczypson przez 2N na końcu. To sobie zapamiętajcie. No i myślę, że bezproblemowo znajdziecie. No i dodatkowo możecie wbić też nasze shopa. Tam możecie sobie kupić etui, możecie sobie kupić koszuleczkę i inne takie. To wszystko wiecie, link jest oczywiście w opisie. Dobra, otwieramy te drzwi. Uwaga, 3, 2, 1, puf. Mamy skrzynkę, słuchajcie. Jest tylko to. Nie wiem, kto to zrobił i nie wiem, co to ma oznaczać, ale jest tylko to. To jest tak naprawdę, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kwadracików. Pięć kwadracików i to jest wszystko, co mi zostało tutaj dane, ale jest jeszcze skrzynka, więc liczmy na coś więcej. Uwaga, dobra, jest książka, uwaga, czytamy książkę i... Aha, hihi, szukaj. No ewidentnie trafił nam się tutaj jakiś porządny śmieszek, który postanowił, prawda, tutaj, no widać, że nie lubi rozmawiać za bardzo, widać, że on lubi tak prosto, ale, prawda, do rzeczy. Więc pewnie chodzi o to, że strzałka, pewnie to robi za strzałkę i że mamy szukać czegoś takiego, no dobra, więc będziemy szukać dalej. Czekajcie, to było na wprost, czyli tak jakbyśmy tam mieli, o dobra, tam jest chyba tabliczka, ta druga właśnie z tym, więc dobra, uwaga, uwaga. Dobra, czyli dobrze myślałem, trzeba po prostu za tym podróżować, ale zanim, o nie, jest Davison na serwerze, to ja bym powiedział mu, żebyśmy poszli spać. Czekajcie, czekajcie, czy to jest możliwe jakoś tutaj, prawda, z nim do dogadania, bo on tu gdzieś jest, ale za bardzo nie wiem, gdzie on chyba teraz nagrywa swój odcinek, no i chyba nam się nie uda kimnąć teraz, jak on też nie kima. Będzie ciężko, dobra, no to trudno, musimy, a i tak się robi dzień chyba, dobra, robi się dzień na całe szczęście, więc nie będziemy podróżować w nocy, będzie w miarę jasno, ja wezmę sobie, pochodni nie mam, ale dobra, wezmę, zapożyczę stąd, no chodź tutaj, bierzemy sobie tu w drugą rękę i przez to będziemy mieli ciągle jasno, no i to jest super sprawa, dobra, lecimy w takim razie za tym, chociaż no dobrze, robi się jasno, to jest najważniejsze, dobra, gdzie to poszło? Tam, w tamtą stronę, okej, dobrze, to jest wszystko zrozumiałe, czekajcie, że spadłem jakoś jak ciota. Dobra, lecimy dalej, dobra, jest kolejna tabliczka, to raczej nie będzie trudne podróżować za nimi, bo są raczej fajnie poustawiane, także je widać. Następna będzie gdzieś tam, pewnie za tu na dole. O, patrzcie, jak tam stoi i czeka pięknie na nas tabliczka. Dobra, lecimy dalej. Uwaga, zobaczymy, co tutaj jest takiego. Mamy kolejną tabliczkę, gdzie ona prowadzi w ogóle? To tak jakby prowadził do tamtego domku. O, i teraz tam skręca, ale... O kurczę, to chyba o to chodzi. Dobra, to jest tu. Ej, tu nas ktoś chciał przeprowadzić. Co to jest za miejsce? W ogóle tego tu nie... Co jest grane? Czekajcie, na shifcie, na shift. Dobra, ja już widzę, co tam jest. Tam w tym na pewno jest... To coś, co po prostu do mnie należy. Tam pewnie schował to ten cwaniak. Ale dobra, no nieźle. Czeka nas parkour w takim razie. No, ale czekajcie. Przecież tutaj jakbym chciał, to by się dało chyba zeskoczyć na dół. Aczkolwiek nie jestem pewien, czekajcie, trzeba powoli, bo nie ufam swoim umiejętnościom. No tu by się dało chyba zeskoczyć na to, nie? Tylko jest ryzyko, że w sumie się odbije tymi butami. O kurczę, puściłem shifta. Dobra, to jest niebezpieczne, ja nie wiem, czy ja chcę takie coś robić. Dobra, czekajcie, zejdźmy może na dół. Chociaż ja za bardzo nie wiem, co to jest, czekajcie. Dziwne miejsce w ogóle, ja tego nigdy nie widziałem, a kurczę, ale... Czy ja na jakimś odcinku nie mówiłem o tym miejscu, że tu jest fajne miejsce, żeby coś zrobić, a teraz nagle tutaj jest coś takiego?
Nie jestem pewien, możecie mi przypomnieć po prostu w komentarzach, czy przypadkiem czegoś takiego nie było, ale wydaje mi się, że wspominałem coś na odcinku o tym miejscu. Tak mi się wydaje, to tak jakoś podobnie wygląda. Nie wiem, nie jestem pewien. Wiem, że już to kiedyś tu widziałem, ale w sensie tu byłem, ale tego tu nie było. Nie wiem, co to tu robi nagle i kto to wybudował, ale dobra. Mam nadzieję, że się zaraz dowiemy. Schodzimy na dół w takim razie, zobaczyć, co nas tutaj, prawda, wybitnego czeka. Jest skrzynka jakaś jeszcze powitalna. No tam jest druga skrzynka, kurczę, no dobra. Jest książka znowu, dobra, uwaga, czytamy. Ha, 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 to ja. Nudzi mi się trochę, dlatego nie obraź się, ale musiałem utrudnić ci znalezienie skarbu twoich rodziców. Dzięki, nie ma problemu, jasne, spoko, nie obrażam się, super, fajnie, że mi to poukrywałeś. Zostań się do skrzynki, to go odzyskasz. Elo. Kurde, ale to jest jakiś, kurde, śmieszek, który mi tu postanowił jakieś problemy robić. Kurczę, jeszcze ta lawa tu jest taka, że jak będziemy tam, to za bardzo nie możemy wrócić z powrotem, bo przez... Kurczę, to jest straszne, bo... Patrzcie, ja już myślałem nad tym tak, że jakbyśmy tam przeszli po tym wszystkim... Chociaż tu właśnie, jak ja tu mam polecieć, czekajcie. Ja tam przeskoczę to? To jest możliwe? Czekajcie, bo ja się troszkę boję. Ale w każdym razie, jak będziemy tam, to ciężko będzie stamtąd... Chociaż może nam się uda stamtąd wyjść strzelony, żeby się tak tu góry wystrzelić tymi flakami. Bo ten ktoś nie przewidział tego, że mamy flaka, a flak to nam tutaj w wielu rzeczach pomaga, jak wiadomo. Dobra, słuchajcie, ja się trochę boję. I się zastanawiam, czy sobie nie zostawić itemów tutaj w skrzynce, żeby tam powiedz bez niczego i tylko zabrać sobie flaki najwyżej. No tak chyba zrobię, bo trochę by było szkoda, aczkolwiek chyba sobie zostawię mimo wszystko tą zbroję, w razie gdybym wpadł, żeby mnie tak szybko nie zabiło, są jakieś szanse na przeżycie wtedy. Oj, wezmę sobie troszkę żarcia, bo to też się może przydać w trakcie, kiedy będziemy wpadać do lawy. Dobra, rozpocznijmy ten festiwal skoków. Mam nadzieję, że nam się to uda. Jestem średni w parkurach, nie lubię parkurów. Ten skok, tego skoku to ja się boję jak nie wiem czego. Dobra. Udało się, lecimy dalej. Dobra, tu, to dobra, to powinno być tutaj łatwe. To też tu powinno być łatwe, okej. Teraz tu. Ej, dobra, parkur chyba jeden. Dobra, łatwy ten parkur. Czekaj, czy ja tutaj wskoczyłem po to, żeby dostać kolejne buty? Czy to są identyczne buty jak te? Czy naprawdę ja tu przyszedłem po czerwone buty flaków? Naprawdę? Czy to jest to, po co ja tutaj biegłem? To jest nienormalne, po co? Ej, ale to nie są flaki. Macie, tu jest slime bootsy napisane, a tu są jakieś X-y. Ej, dobra, to jest coś innego. Okej, dobra, weźmy to. Bierzemy też te buty, no ale załóżmy sobie je w sumie. Jest książka też, dobra. Czytamy książkę, chociaż ja się tu troszkę niepewnie czuję. Czekajcie, ja bym sobie wskoczył, o, tutaj na ten. To tu się troszkę pewniej czuję. Dobra, żartowałem, to tylko jedna z wielu części. Szukaj dalej, XD. Hihi, pozdro od Świrusa. Nowa osoba na Palionowie i akurat to musi być jakiś Świrus, który mi teraz będzie ukrywał te wszystkie rzeczy, że nie będę mógł ich dostać. Czyli to jest jedna z wielu części. No to by się zgadzało, no bo to by mi tutaj, prawda, robiło za buty. No i tu teraz, kurczę, prawda, cały strój powinien być jakiś. Ale dlaczego akurat dostałem jakieś takie niby slime bucy? Nie wiem, nie rozumiem tego. Ale dobra, czekajcie, teraz stąd tu trzeba, o, tu wskoczyć, tak. Nie wiem, czy ja chcę wracać z powrotem, ja bym się chyba flakiem wystrzelił, tak mi się wydaje. Ja w ogóle, jak naciskam shifta, to nie mogę scrollować. Tak sobie teraz to zauważyłem, dobra. Mam nadzieję, że to się uda. To się uda? Czy to się nie uda? Proszę, o, dobra. Ale było blisko, jak było blisko, żebyśmy nie trafili. Ale dobra, udało się, dobra, czekajcie, ja tą książkę tutaj zostawię w sumie. Zabiorę sobie tylko moje rzeczy stąd, żeby tutaj tego nie zostawiać. Te buty też ze sobą zabiorę, bo w sumie nie wiem, co one mogą oznaczać i do czego one będą mi służyć. Ale one na pewno są coś warte. Są coś warte, no bo jednak, kurczę, jakiś wirus mi je dał. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co to jest za miejsce. Opuszczamy je, nie chcemy tutaj dłużej przebywać, to nie jest miejsce dla nas, tu się, prawda, to za bardzo już przysmaży, więc tutaj nie ma zdecydowanie miejsca dla takich osób jak my, więc wróćmy z powrotem na chatę, tutaj czekajcie, musimy po tabliczkach z powrotem wracać, bo tutaj jest, prawda, ciężka sprawa z powrotem, dobra, lecimy tu, chociaż flakiem moglibyśmy, bo w sumie widać, gdzie to jest, dobra, lecimy tam, poszło. O, patrzcie, idealnie, o nie, już myślałem, że idealnie na drzewo i się odbije i tam w dolece sobie fajnie. No, ale trudno, dobra. Słuchajcie, lecimy do domu. Ja proponuję, żebyśmy zrobili porządny save. Czekajcie, ja wykorzystam nawet tą skrzynkę do tego, żeby zrobić ten porządny save. Porządny save, żeby schować te nasze slime, znaczy slime bootsy. No, nie wiem, co to jest, ale no wygląda jak slime bootsy, więc schowajmy to. Tu mamy pod tym już schowek jeden, ale on jest zbyt oczywisty, bo Dave już o nim wie, więc ja bym stworzył jakiś jeszcze jeden. Na przykład to jest takie niepozorne miejsce. To myślę, że jest bardzo niepozorne miejsce. Tutaj. Tu schować po prostu
coś takiego. Ta książka to jest... No, to jest taka nic nieznacząca książka, więc w sumie tyle. I ja bym to zamurował, tak? I teraz bierzemy to, pum. No i tego totalnie w ogóle nie widać. Nie ma szans, żeby ktokolwiek to znalazł. Komu by przyszło do głowy, że tam cokolwiek może być? No, mi by nie przyszło do głowy. No, nie wiem jak wam, możecie napisać w komentarzu. Dobra, odkładam tutaj rzeczy, są nam totalnie teraz niepotrzebne. Zdobyliśmy jedną z pięciu rzeczy, które Świrus nam ukrył. Nie podoba mi się to zdecydowanie. Ale w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro, na którym mam nadzieję, że Świrus da nam kolejną rzecz, którą będziemy mogli, prawda, zdobyć. Żeby zdobyć pełną zbroję, pełny ubiór. Nie wiem co to będzie, ale zapowiada się jak ubiór, więc dobrze myśleliśmy, jeśli chodzi o ten statyw ze zbroją. No bo to na to wychodzi, że to będzie coś z tych rzeczy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro, trzymajcie się. Na razie, pa pa.